Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Trampkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2008 pomału finiszują wiosenne rozgrywki pierwszej Ligi Wojewódzkiej. Mistrzowie sezonu jesiennego nie obronią tytułu, ale pozostaną w ścisłej czołówce swojej kategorii wiekowej. Podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka walczą o podium, a w minionym tygodniu na ich drodze stanęli rówieśnicy z zamiedzy, ekipa Chorzowskiego Ruchu. Niebiescy, którzy wygrali pierwsze derbowe starcie, świetnie zaczęli również rewanż na stadionie Stadionu Śląskiego. W 10 minucie Szymon Bogusz najpierw obił słupek, a później już skierował piłkę do siatki zielonych i Ruch Chorzów wygrywał 1-0. Przyjezdni to lider tabeli, ale podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka w wypadku zwycięstwa mogli włączyć się jeszcze w walkę o obronę tytułu. To groźne uderzenie z rzutu wolnego autorstwa Jana Grendysy. Stadion szukał okazji do wyrównania, ale w 22 minucie zieloni stracili piłkę na połowie rywala. Ruszyła kontra niebieskich. Na szczęście gospodarzy Maciej Rydel obronił uderzenie Tomasza Sałaja. W 31 minucie Sałaj znalazł już jednak sposób na golkipera Stadionu Śląskiego, głową pakując piłkę do siatki. Gospodarzy było 2-0 dla gości. Zieloni mogli pozazdrościć przeciwnikowi skuteczności, choć sami również atakowali, to jednak po ich stronie wciąż, jeśli chodzi o bramkowe zdobycze, widniało zero. Końcówka pierwszej odsłony i jeszcze jedno natarcie gospodarzy. Piłkę dostał Łukasz Mil, wbiegł z nią w pole karne przeciwnika, ustawił ją na lewej nodze, oddał strzał, z którym poradził sobie jednak Mateusz Grzegorzyca. To jeszcze nie koniec, bo na raty sposobu na bramkarza Ruchu szukał Tomasz Zawada, ostatecznie jednak górą golkiper niebieskich. Drugą część meczu miejscowi zaczęli od straty piłki w okolicach swojego pola karnego, którą natychmiast próbował wykorzystać Tomasz Sałaj, ale pomylił się o centymetry. W 49 minucie pod drugą z bramek groźnie zrobiło się po strzale Mateusza Grześki. Arbiter i tak jednak odgwizdał pozycję spaloną. A w 56 minucie było już 3-0 dla Ruchu. Po rzucie wolnym, najlepiej w polu karnym stadionu, odnalazł się Karol Benducki i podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Ale Stadion Śląski ciągle wierzył, że zdoła tu jeszcze odwrócić losy meczu. Nieporozumienie w szeregach defensywnych przyjezdnych wykorzystali gospodarze. Prawą stroną boiska uciekł Mateusz Grześka. Świetnie minął dwóch obrońców Ruchu, zagrał przed bramkę i tam był Jakub Podborny, który zdobył gola numer 1 dla Zielonych. Gospodarze jeszcze mocniej rzucili się do odrabiania strat. Rzut rożny, po którym głową odrobinę niecelnie uderzał Filip Orzełek. Ruch próbował z kolei postawić kropkę nad i, to uderzenie Aleksandra Piwka okazało się jednak nieco niecelne. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry jeszcze raz groźni zrobili się niebiescy. Piłka po tym uderzeniu wylądowała na poprzeczce bramki Macieja Rydla. Ostatecznie Stadion Śląski przegrał na swoim boisku z Ruchem Chorzów 1-3. Tutaj zdecydowanie lepiej Ruch wszedł w ten mecz. Szybko strzelił dwie bramki. Po przerwie niestety dołożył trzecią. My co prawda odpowiedzieliśmy, ale to już było też za późno. Tak jak mówię, oni sobie ten mecz w pierwszej połowie ustawili, w drugiej połowie tak naprawdę już nie podjęli specjalnej walki i ograniczali się tylko do prostych środków, długimi podaniami grali na napastnika. No ale niestety dzisiaj to, co zagraliśmy, nie wystarczyło. Ten sezon taki bardzo przewrotny, bo po pierwszych tam 10 kolejkach wydawałoby się, że czołówka już jest ustalona, ale to jest całe piękno piłki dziecięcej czy też młodzieżowej, że ta forma drużyn bywa chwiejna i tak de facto dzisiaj na 3 kolejki przed końcem sezonu dalej nie wiadomo, kto zostanie mistrzem, kto wygra ligę. Nie było to dla nas najważniejsze w tym sezonie, no ale tak też się potoczyło. Dzisiaj przegrywamy, na pewno musimy sobie pewne rzeczy powiedzieć, gdzie zabrakło, gdzie było ok. Mamy jeszcze 2 mecze, chwilę odpoczniemy i kolejny sezon się będzie zbliżać.